Cześć, jestem Wiktoria i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Czemu tak akcentuje dziwnie wyrazy? Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Czemu mamy takie dziwne bardzo? Cześć, jestem Wiktoria i witam Was w dzisiejszym filmiku, w którym pogadamy o czymś tragicznym, o czymś bardzo smutnym i traumatycznym, czyli o maturze. Proszę moi drodzy, także dzisiaj porozmawiamy o maturze, ale ja opowiem Wam tylko o maturze podstawowej i tylko o tym, jak ją zdać, ok? Tu nie będą żadne triki, jak zdać na 100%. To są triki na to, jak jej nie powtarzać. Także tutaj będą triki na podstawową maturę. Wiadomo, moim zdaniem najlepiej się skupić na tej rozszerzonej. Jeśli oczywiście planujecie studia, jeśli nie, to po prostu to zdajcie i miejcie wywalone i cieszcie się życiem i zazdroszczę Wam, że nie chcecie iść na studia, bo ja też nie chcę być na studiach. Tylko nie wiem, co mogę robić innego. Jeśli chodzi o język obcy podstawowy, to pamiętajcie, że nie musi być to angielski. Możecie sobie wybrać tutaj hiszpański, włoski, francuski, cokolwiek tam chcecie. Ale no, większość ludzi jednak pisze angielski, ja sama pisałam angielski, dlatego opowiem Wam tu dzisiaj o tym, jak zdać ten angielski podstawowy. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Jeśli piszecie sobie inny język, to skipnijcie od razu do polskiego. A ja przechodzę do tego, jak zdać maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Przede wszystkim pamiętajcie, że słuchanie to jest aż 15 punktów. I słuchanie jest beznadziejne. Nienawidzę słuchania. Moim zdaniem słuchania w ogóle nie powinno być, ponieważ sprzęt, który jest w naszych polskich klasach, jest denny. I często, jeśli wylosujecie złe miejsce, to będzie Wam ciężko, w sensie, no nie chcę Was to straszyć, ale słuchanie jest bez sensu i moim zdaniem jedyny sposób, w jaki mógł przeprowadzony być ten egzamin, to gdyby był on na słuchawkach, wiecie, że każdy miałby swoje słuchawki i to może wtedy jakoś by działało, ale w ten sposób, jak to jest teraz, to jest beznadziejne, ale musicie to niestety zdać. Bez słuchania też jakby zdacie oczywiście, ale warto próbować, nie? Warto sobie tam pozbierać te punkciki. Dlatego myślę, że podstawowa zasada to to, żeby słuchać tego nagrania dwa razy. Ono jest puszczone dwa razy i wiem, że dużo osób jest, no dobra, tutaj wszystko mam zaznaczone, to lecę szybko dalej, bo mi zabraknie czasu. Na maturę naprawdę jest sporo czasu i myślę, że wam go nie zabraknie. Raczej większość osób na angielskim wychodzi przed czasem, niż żeby im go brakowało. Także nie stresujcie się tym, posłuchajcie sobie tego dwa razy, bo czasami można wyłapać jakieś niuanse, które okazało się, że coś źle usłyszeliście, wydawało wam się, że jest inaczej i możecie sobie to poprawić i w ten sposób nie tracić głupio punktów. Jeśli chodzi o podstawę, to zazwyczaj tam nie ma żadnych takich podchwytliwości w tym słuchaniu. Raczej, jeśli coś usłyszycie i to ma sens, to to raczej będzie to. Na rozszerzeniu to jest całkiem inna historia. Ale na podstawie zazwyczaj tak jest. I jeśli macie faktycznie denny ten sprzęt i ledwo to słyszycie, to po prostu wyłapujcie sobie te słówka klucze i na podstawie tego porozwiązujcie i starajcie się złapać jak najwięcej tych punktów, jak się da. Jeśli macie problem ogólnie z słuchaniem, to polecam sobie w domu to ćwiczyć, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale wydaje mi się, że na stronie CKE, a na pewno na stronie arkusze.pl można znaleźć właśnie takie pliki z słuchaniem z poprzednich matur. Macie też, wydaje mi się, transkrypt, no i macie też oczywiście odpowiedzi, więc możecie sobie robić te słuchanki, słuchać ich milion razy, jeśli potrzebujecie, sprawdzać, czy macie dobre odpowiedzi i w ten sposób sobie właśnie ćwiczyć to słuchanie. No a to, jaki będzie sprzęt na maturze, niestety nie zależy od Was i pamiętajcie o tym, nie miejcie sobie za złe, jeśli Wam coś nie pójdzie, jeśli czegoś nie usłyszycie, to nie jest totalnie Wasza wina. Jeśli stracicie te 3-4 punkty na słuchaniu, to też nic nie stanie i na pewno zdacie. Jeśli chodzi o czytanie ze zrozumieniem, no to nie wiem, co Wam tu mogę poradzić. Musicie czytać ze zrozumieniem, to już jest kwestia zasobu słówek, także myślę, że warto przejrzeć sobie jakieś swoje repetytoria, stare notatki z wszystkich 3 lat, poprzypominać sobie takie podstawowe słownictwo z różnych działów i na pewno dacie radę. Jeśli widzicie słówko w tekście, którego nie rozumiecie, no to z kontekstu musicie kminić, musicie kombinować, nie ma jak inaczej tego zrobić. Nie musicie znać wszystkich słówek w tekście, żeby zrozumieć całość. Jeśli chodzi o tekst na końcu, zazwyczaj jest to e-mail, to jest banalna, myślę, forma. Przypomnijcie sobie przede wszystkim wszystkie formy pisania maili. Pamiętajcie, że musicie przywitać, musicie zrobić ten wstęp, rozwinięcie, zakończenie, pożegnać się. Te maile muszą być króciutkie, zwięźlutkie. Na każdą kropeczkę najlepiej przeznaczyć sobie jedno góra mega zadania, bo naprawdę zabraknie wam tych słów. Moim zdaniem tych słów jest za mało, możecie to troszkę przekroczyć. Kiedyś słyszałam nawet opinię nauczycielki, że za przekroczenie słów na maturze podstawowej nie mogą wam odmienić punktów, ale nie będę się pod tym podpisywać, ponieważ nie umiałam znaleźć żadnej informacji na ten temat w internecie. A nie, nie uśmiechało mi się dzwonić do CKE. Także tutaj wam nie radzę na pewno przekraczać tych słów, ale no tak jak mówię, na pewno te 15% możecie przekroczyć. I starajcie się, żeby to było takie zwięzłe, króciutkie na temat. Nie ma co się rozwodzić, to jest podstawa, oni nie wymagają od Was Bóg wie czego, po prostu muszą zobaczyć, że potraficie konstruować sami jakieś takie sensowne w miarę zdania. I myślę, że to byłoby wszystko ode mnie, jeśli chodzi o angielski. I przechodzimy sobie płynnie do języka polskiego. Tutaj już wszyscy musimy znać język polski podstawowy i od czego by tu zacząć.
skupcie się na lekturach. I żeby nie było, ja Wam tutaj nie radzę czytać tych lektur. Nie czytajcie lektur, to nie ma sensu. Zwłaszcza nie ma sensu czytanie tych lektur teraz, przez ostatnie 2 miesiące. Nie wyrobicie się z tym. Jeśli się wyrobicie, to nie będziecie nic z tego pamiętać, bo będziecie po prostu połykać te strony, byleby je przeczytać. Znajdźcie sobie najlepiej bardzo szczegółowe streszczenia, bo jeśli chodzi o lektury, to Wy nie musicie znać wszystkich szczegółów. Musicie wiedzieć tylko, co się tam działo. Wiecie, mniej więcej co się działo. Ja wiem, że nauczyciele na kartkówkach pytają Was, jakie Rzecki miał zasłony w swoim pokoju, jakiego koloru była kamienica, ale to naprawdę nie jest ważne. Najważniejsze jest po prostu fabuła tej książki, to jakie tam są różne motywy. Na tym się skupcie i naprawdę nie polecam czytać tych książek. Pamiętajcie, że pisząc na 100% całą część testową, maturę macie i tak niezdaną, jeśli nie tkniecie rozprawki. Także skupcie się zdecydowanie na rozprawce. Test nie jest trudny, tak mi się wydaje, w sensie bez przygotowania wydaje mi się, że jeśli uważaliście chociaż trochę na lekcje w gimnazjum, to sobie poradzicie, ponieważ to w większości są zadania po prostu czytanie ze zrozumieniem, jest kilka takich rzeczy o funkcji języka i tak dalej, to są takie podstawy, możecie sobie porobić te testy, oczywiście ja polecam robienie głównie testów zeszłych lat, ponieważ matura jest takim bardzo schematycznym konstruktem. Jeśli chodzi o pisanie rozprawek, to mam nadzieję, że każdy z Was na tym etapie jest już zaznajomiony z konstrukcją samej rozprawki. Jeśli nie, jeśli Wam to nie wychodzi, no to najbardziej polecam oczywiście pisać tych rozprawek, tak nie wiem, jedną w tygodniu. Myślę, że jeśli Waszemu poloniście zależy na Waszym wyniku z matury, to będzie Wam je bezproblemowo sprawdzał i pomagał i zakreślał błędy i zwracał na nie uwagę. Jeśli nie macie takiego szczęścia, to myślę, że możecie znaleźć gdzieś ogłoszenia, na przykład na OLX-ie osób, które się tym zajmują i za jakąś może drobną opłatę będą Wam te rozprawki sprawdzać. Rozprawka, jak się to zastanowimy, jest naprawdę bardzo ścisłym konceptem. Mam wrażenie, że tam czym bardziej odpływasz, tym gorzej. Trzeba się tam trzymać takich ścisłych ram i właśnie o tych ramach Wam opowiem. Pierwsza rama to jest wstęp i we wstępie musi być teza. Słuchajcie, taka podstawowa rozprawka, której się wszyscy uczyliśmy w szkole, to jest rozprawka, która w poleceniu ma jakąś tezę. W sensie Wy musicie jakby wyciągnąć z polecenia kropka w kropkę tą tezę. Na przykład, czy warto żyć za wszelką cenę? Tutaj mamy do wyboru. Tak, warto żyć. Nie, nie warto żyć. I hipoteza. Czasami warto, czasami nie warto. Prosta rzecz do zrobienia. Piszecie wstęp, jakoś miękko zaczynacie i piszecie tak, warto żyć za wszelką cenę, bla, 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 bla. W ostatnich 2 latach polecenie rozprawki nie było takie proste. Nie było tam zawartej tezy. Teza była otwarta. Znaczy pytanie było otwarte. I tą tezę trzeba było sobie wymyślić samemu tak naprawdę. No i to jest zdecydowanie cięższe. I dużo osób tutaj, ponieważ no poloniści nie przerobili tego z nimi, nie wiedzą, że tą tezę trzeba też zawrzeć, trzeba ją wymyśleć, trzeba ją znaleźć. Teza, słuchajcie, musi być. Wydaje mi się, że jeśli nie ma tezy, to macie chyba 0 za całą rozprawkę. Także teza jest bardzo, bardzo ważna. I mój polonista mi mówił zawsze, że jeśli chodzi o tezę, to nauczyciele się starają, w sensie sprawdzający, nauczyciele, egzaminatorzy starają się wszelką cenę znaleźć gdzieś tą tezę, gdzieś ją wydziubdziać. Ale nie utrudniajcie sobie sprawy, nie wiecie, na kogo traficie. Teza musi być zawsze, absolutnie, zawsze musi być teza. Pamiętajcie, wciśnijcie ją na początku, wciśnijcie ją na końcu. Następnie mamy argumenty. I opowiem tu o czymś, z czym mi się zdarzało mieć problem, ponieważ mój polonista zawsze radził, najpierw wymyślcie sobie argumenty do swojej tezy, a potem szukajcie tam tekstów kultury. Tylko, że ja zawsze oczywiście robię na odwrót i najpierw szukam sobie tekstów kultury, a dopiero potem do nich dobieram argumenty i dalej uważam, że to jest dobry sposób, tylko, że czasami zapominam o tych argumentach. I wiecie, sam tekst kultury nie jest argumentem. Musicie znaleźć argument, na przykład, czy warto żyć za wszelką cenę. Ja pamiętam, że pisałam tę rozprawkę i dałam tam, że nie warto żyć za wszelką cenę. No i tutaj argumentem może być to, że czasami na przykład, że zginąć za jakąś sprawę ważną ma większą wartość niż samo życie. I to jest argument. I do tego na przykład dobieracie potem jakiś tekst kultury. No to wiecie, te wszystkie kamienie, szanie, wszystkie inne pierdoły mogą się tu tam dopasować, nie? No i w ten sposób konstruujecie sobie właśnie te... Musicie znaleźć te 3 argumenty i 3 teksty kultury. Do jednego argumentu macie tekst kultury zawsze już podany. Czy te teksty, na których macie pracować, te fragmenty są dobierane tak, żeby pasowało Wam i do tezy za, i do tezy przeciw, i do hipotezy. A jak macie tą otwartą, to w sumie nie mam pojęcia. Macie podany jeden fragment. Jeśli jest to lektura, to niestety drugi argument musi się odnosić do całości tego utworu, a trzeci to już
co Wam w duszy gra, musicie sobie wybrać coś ze swojej głowy. Jeśli jest to fragment, który nie jest fragmentem lektury, to bardzo Wam zazdroszczę i wtedy musicie do dwóch pozostałych argumentów dobrać sobie już sami swoje teksty kultury. Tutaj pamiętajcie, że to może być wszystko. To może być gazetka, to może być reklama, to może być billboard, to może być plakat, to może być obraz, film, sztuka, książka, wiersz, to może być tak naprawdę wszystko, rzeźba, naprawdę wszystko może być tekstem kultury. Chyba że macie tekst literacki, wtedy troszkę gorzej, wtedy to może być tylko poezja i książki i proza. No, także sobie poprzypominajcie jakieś swoje ulubione książki, ulubione wiersze, ulubione filmy, żeby mieć po prostu potem z czego grzebać, mieć jakąś taką bazę danych, wiecie, rzeczy, żeby wymyśleć jakieś swoje argumenty. Ja na mojej maturze próbnej odwołałam się do przyjaciół, do odcinka pierwszego i pamiętam, że miałam coś ponad 70%, a na mojej maturze, tej takiej głównej, odwołałam się do Bojacka Horsemana i miałam 83%. Także wiecie, to nie lubię takich głupot, że muszą być lektury, musicie się odwoływać do lektur, nawet jeśli nie trzeba, do lektur. Nie, nie odwołujcie się do lektur, to jest bez sensu. Wasi egzaminatorzy znają te lektury po prostu na pamięć i na pewno znajdą jakieś nieścisłości. Jeśli odwołujecie się do czegoś, czego ten egzaminator raczej nie zna, to macie dużą szansę, że nawet jeśli palniecie jakąś głupotę, to on tak się nie skapnie. Wiecie, no jakby nie dawajcie głupot, nie? Ale raczej się nie skapnie. Jezu, jak ja chaotycznie gadam. No i pamiętajcie, jeśli chodzi o pisanie rozprawki, to zawsze sobie tutaj w brudnopisie zróbcie taki konspekt. Nie piszcie całej rozprawki w brudnopisie, nie ma na to czasu, nie ma na to siły, nikt, bez sensu. Nie piszcie sobie konspekt, nie? Że teza, właśnie te trzy argumenty, jeśli musicie coś przemyśleć, to sobie tam też porozpisujcie, nikt tego brudnopisu Wam oceniać nie będzie. No i potem dopiero zabieramy się za pisanie pracy. Pamiętajcie, teza najważniejsza, muszą być argumenty do argumentów tekstu kultury i na pewno zdacie i będzie git. I teraz zmora większości uczniów matematyk. Matura z matematyki może być stresująca, ale ona nie jest trudna, naprawdę nie jest trudna. I tutaj też warto pamiętać o tym, że jest ona bardzo schematyczna. W związku z czym, zamiast tłuc jakieś repetytoria bezsensowne, najlepiej sobie przerobić same konkretne arkusze. Róbcie tych arkuszy jak najwięcej i tutaj moja taka szczera metoda, którą ja stosowałam ucząc się do matury rozszerzonej, czyli jeśli są zadania schematyczne, to nie róbcie, wiecie, całych arkuszy od razu, tylko sobie powyciągajcie te schematy. Na przykład na początek przez, nie wiem, kilka dni uczcie się zadania na dowodzenie. I robicie z 2015, 16, 17 wszystkie zadania na dowodzenie, jakie znajdziecie w tych arkuszach, tak długo, aż będziecie już widzieć te schematy, które się znajdują w tych zadaniach. I tak możecie zrobić z każdym zadaniem otwartym, mi się wydaje, na maturze podstawowej z matematyki. Wszystkie one są schematyczne, także róbcie sobie nie całe arkusze od razu, bo robienie całe arkusze od razu jest strasznie demotywujące. Widzicie te niskie wyniki i to jest strasznie stresujące. Nie, to jest bez sensu. Róbcie sobie po kolei schematami te zadania, a jak już przerobicie wszystkie, to wtedy przejdźcie sobie do arkuszu. Jak już będą Wam dobrze wychodzić arkusze, to róbcie sobie je na czas. I w ten sposób uważam, że najlepiej jest się nauczyć. Oczywiście są też dobre książki, powiedziałam, że repetytoria są beznadziejne, ale nie wszystkie. Ja słyszałam, że jest dobre repetytorium, które się nazywa Jak zdać maturę z matematyki. Sama go nie używałam, ale słyszałam, że jest naprawdę fajne, także podlinkuję Wam je też na pewno w opisie. Z tego co wiem, to jest dobra książka, bo tam są właśnie wytłumaczone krok po kroku te schematy. Schematy, schematy, schematy. Na tym się opiera cała matura z matematyki i pamiętajcie, że potrzebujecie tylko 30%, co z 50 punktów jest tylko 15. Serio? Czekaj, może to policzyć, moment. 50 punktów to jest 100%, a potrzebujemy 30%, czyli 30 razy 50 podzielić na 100. 15 punktów! Potrzebujecie tylko 15 punktów, żeby zdać tą maturę! Boże, to nie jest trudne, dacie radę na pewno! 15 punktów możecie ustrzelić sobie na spokojnie w pytaniach ABC i są naprawdę czasami takie prościutkie te zadania, potem się robią trudniejsze i czasami są naprawdę trudne, nawet te na ABC. Strzelajcie, cokolwiek, co Wam się wydaje, co jest najbliżej. Nie musicie tego wszystkiego liczyć, jeśli nie potraficie. Skupcie się na tych schematach, róbcie sobie te matury jak najczęściej, bo tak jak mówię, one się powtarzają i naprawdę nie potrzebujecie dużo i na pewno dacie radę. I pamiętajcie, że jeśli nie zdacie matury, to świat się nie zawali. Są poprawkowe terminy, a jeśli nie zdacie nawet poprawkowych terminów, to wciąż świat się nie wali. O nie, ja zapytałam jeszcze na Insta. Jak zaczęłam się przygotowywać do matury, usunęłam wszystkie socjale i robiłam stare arkusze i oglądałam filmiki na YouTubie. Dokładnie, bardzo to polecam. O właśnie, mogłam to o matmie powiedzieć. Na matmie polecam oczywiście bardzo Matemaxa. Matemax ma też swoje
takie kursy na swojej stronie internetowej, które możecie wykupić za naprawdę, wydaje mi się, niedużą opłatą. Możecie na przykład z kimś też na pół to kupić i on to wszystko fajniutko tłumaczy krok po kroku. Jest kurs do matury podstawowej, jest kurs do matury rozszerzonej. Napierdalaj 12 godzin dziennie. Wkuwać, zapierdalać. Boże, jak ja nienawidzę takiego podejścia, a to są dwie bardzo bliskie mi osoby. Dlaczego wy tak uważacie? To jest sposób, jak napisać bardzo, bardzo dobrze maturę rozszerzoną. Oni stawali matematykę rozszerzoną. Dlatego nie przejmujcie się bardzo takimi opiniami, żeby się uczyć 12 godzin dziennie. To nie jest zdrowe. Nie uczcie się 12 godzin dziennie. Bez sensu. Głupoty gadasz. Głupoty. Next. Dużo korków. W takim sensie, żeby ktoś cię uczył, bo wtedy masz taką myśl, że nie możesz odwołać. Ale tu się zgadzam, faktycznie też miałam korki i pamiętam, że czasami jak nie chciało mi się uczyć dla mnie, to miałam taką motywację, żeby się uczyć, żeby raz, nie marnować pieniędzy moich rodziców na tylko repetycje, a dwa, żeby nie było wstydu przed tą dziewczyną, która mnie uczyła. Może poumawiajcie się ze swoimi znajomymi, którzy też się przygotowują do matury. Możecie się wymieniać notatkami, robić razem jakieś różne arkusze, zadania. Jeśli ktoś jest lepszy od was, może wam podpowiedzieć. Jeśli jest gorszy od was, to wy możecie mu pomóc i dzięki temu sami sobie poprzypominacie coś. Także, no, polecam bardzo, to jest fajny sposób i faktycznie się uczysz z kimś, to trochę siara przyjść nieprzygotowanym. Także myślę, że to może być dobra rada. Przeczytanie streszczyn, oczywiście. Oczywiście odpoczynek pomiędzy nauką, bo się padnie psychicznie, o tym właśnie mówię, nie można zapierdalać 12 godzin dziennie. No i to były wszystkie rady, które tutaj znalazłam. Jezu, jaki to jest chaotyczny film, to jest najbardziej chaotyczny film, jaki nagrałam, a miał być merytoryczny. Ja, słuchajcie, ja sobie napisałam całą rozprawkę. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze jakieś takie faktycznie fajne sposoby. A jeśli macie jakieś niefajne sposoby, takie jak uczyć się 12 godzin dziennie, to proszę mi tutaj nie zaśmiecać moich pozytywnych emocji takimi głupotami. Trzymam za was kciuki, powiem to po raz 10. Całuję was bardzo mocno i pa, pa, to wszystko na dziś.